No witam was bardzo serdecznie we wczorajszym odcinku. No skrzyneczka Royal naprawdę pokazała, na co ją stać. Skrzynka, która kosztuje 630 zł, przyniosła mi wczoraj AWP Dragon Lore za 30 patyków. No naprawdę niesamowita sprawa. Jak spytasz, co zrobiłem z budżetem z poprzedniego filmu, nie pytaj po prostu, ok? Możemy zostawić to, że tak powiem, w tajemnicy. No proszę mnie tutaj nie hejtować. Ale lubię sobie zakręcić czasami poza odcinkiem skrzynką, tak? No mam nadzieję, że tutaj teraz tej bitwy nie przegram, no ale 6400. No i tutaj królewska skrzynka pokazała naprawdę, że tak powiem, że faktycznie no na to miano tej królewskiej skrzynki zasługuje. No tutaj naprawdę wydaje mi się, że jest potencjał w tej skrzyni, dlatego biorę ją teraz tutaj ulepszoną wersję. No jakby doleciało do tego lore, no to byłby zajebiście, no ale no niestety. AWP Wildfire, jeszcze jedno otwarcie. Oglądaj oczywiście film do końca, jak chcesz poznać hasło konkursowe, aby wziąć udział w konkursie oczywiście na skina. Jak chcesz wziąć udział, łapa w górę pod filmem, oczywiście komentarzyk z hasłem konkursowym i mamy lore! O to chodzi! Dołącz oczywiście na Discorda i użyj kod KROXNIE ze zguskin się, jako są pełnoletnią jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny plusik i wpiszesz tutaj oczywiście kodzik KROXI przez WX, który daje ci skrzynkę na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz oczywiście używać dowoli i kolejny i zobacz, no da się stary. A jak wpłacasz oczywiście z kodem KROXI, to możesz wziąć udział w konkursie na pięknego Huntsmana rękodzieło. Wystarczy, że wyślesz mi nagranie na Discordzie, jak z kodem KROXI oczywiście wpłacasz. No i oczywiście każde 2 złote wpłacone to jeden bonus respektu. Im więcej tych bonusów masz, tym większe szanse na wygranie tej kosy. No i oczywiście każda osoba biorąca udział zdobywa nagrodę gwarantowaną w postaci rangi na Discordzie. Więc zapraszam do wzięcia udziału. Konkurs trwa chyba do 20 lipca, więc bierz udział, tak? No a tutaj zobaczmy, jak Luxurious się pokaże. Bo dawno tego Luxuriousa nie otwierałem, tak jak mam być zupełnie szczery, więc no zobaczmy, czy tutaj ta skrzynka zaoferuje mi coś fajnego. No te rękawice, no fajnie jakby spadły dla nas, no niestety, bo ty sam tutaj nas kasuje. Zobaczmy dalej, no mamy kosę, no ale będzie naprawdę bardzo ciężko odbić. No tutaj ta AWP Asimov też, no niczego sobie skin. No zobaczmy te rękawice, ajajaj, no właśnie, brakło tego lepszego stanu tych rękawic. Jakiś minimal wear, może faktycznie by nam odbiły, no ale tak to no niestety jest to minus. Zjeżdżamy oczywiście na królewską skrzynię, tak? Królewska skrzynia tutaj dla oczywiście króla Kroko pierwszego. No i zobaczmy, 4 takie skrzynki, jest to kość 5000 złotych. Więc zobaczmy, czy uda mi się wyciągnąć coś fajnego z tej skrzyni. Jest kosa, więc zaczynamy sympatycznie, no ale no, jakby teraz ta bitwa miałaby się zakończyć, no to byłaby to przegrana. No ale ten Falchion, no to będzie 1000 co najmniej. Jest to 1500 złotych. Zobaczmy, jeszcze 2 skrzynki. No może jakaś tutaj... Oj, nie. No nie, tak się nie bawimy. Musi teraz coś dla nas spaść, żebyśmy mogli powiedzieć, no to jest wygrane, no nie. No i zobacz, no. Mogłem teraz tego underdoga wkręcić, no ale no jak mnie dobrze znasz, no to wiesz, stary, że ja to no nigdy praktycznie tego nie zmieniam, tak? Dlatego idziemy na skrzynki procentowe. Wrzucamy slotera 4%, 6 takich skrzynczyk. No i liczymy oczywiście na cud, żeby tą M9 zdobyć. No jeżeli uda nam się ją zdobyć, no to jest tak 5 koła, myślę, co najmniej zastrzyk do naszego budżetu. 1500 zł kosztuje taka bitwa, więc no liczymy oczywiście, że ta skrzynia procentowa, no właśnie! No i mamy to! 4200 zł, proszę państwa. Biorąc pod uwagę, że tutaj mój oponent jeszcze ma kosę, no to powiedzmy, że prawie te 5 koła jest. Prawie te 5 koła jest. No ale no właśnie nie jest to równiutko 5 koła, tak? No brakłoby tam paru stówek. No ale może jeszcze w ostatniej tej skrzyni jakiś nóż dla mnie. No niestety nie. No ale co za dużo, to niezdrowo, tak? Ważne, że oczywiście tej M9 jest. 4700, nie pomyliłem się aż tak bardzo. No i znowu tutaj wracamy. Więc no trzeba spróbować ze skrzynką, kurczę, dla no prawdziwego króla, tak? Skrzynia Gemstone. 3 takie skrzynki, 5000 zł. No jest to w tym momencie, nie wiem czy najdroższa, no ale jedna z droższych skrzynek na CSGO-skin się na pewno. Na pewno jest to najdroższa skrzynka, która jest regularnie dostępna, tak? Trzeba sobie powiedzieć. Chyba jest droższa tej skrzyni Supreme Knife, tak mi się wydaje. Jezus, nie. Gamma Doppler. No i to jest pozamiatane, stary. To jest jedno otwarcie, które mogło zmienić wszystko. No ale no niestety.
No niestety nie. No dobra, powiem tak. Mamy 6400 zł. Ja mam w głowie jedną bitwę, jedną skrzynkę, która może nam tutaj pomóc. Jest to skrzynia z AWP Dragon Lore. I mogę wrzucić 6 takich skrzynek, 5 takich i jedną taką z tą największą oczywiście szansą na tą AWP. Zobaczmy, 6 skrzynek, proszę, daj dla króla Kroko, AWP Dragon Lore. Zapytasz, jak to się stało, że straciłem większość budżetu z poprzedniego filmu? Straciłem to właśnie na tej skrzyni, więc mam nadzieję, że teraz ten amulet magiczny pomoże mi w zdobyciu tej Dragon Lore. Proszę, 3 skrzynki jeszcze przed nami, jest na to jak najbardziej szansa. Proszę, ja wiem, że się da. Ja wiem, że z tej skrzyni da się zdobyć Dragon Lore. Proszę, zobaczmy, 2 ostatnie skrzynie. Czy w ostatniej będzie ta AWP? Proszę, proszę, panie CSGO Skins. No i niestety,